Witajcie kochani, tematem dzisiejszym jest jak dodać, odjąć oczka na linii reglanu przy założonej jej wysokości. Taki przykład wam dam, bo to najłatwiej jest na przykładzie. Robimy sobie same projekt. Coś tu ciemno jest. Robimy sobie projekt i wychodzimy z takiego założenia, że nabieramy na 96 oczek. Dzielimy sobie, no tu jest przy głowie, tak, 96 oczek, dzielimy na 6, z czego 1 szósta idzie po 1 szóstej na rękaw i po 2 szóste, czyli 1 trzecia idą na przód i tył, przód i tył. No i chcemy teraz wyjść na końcu na 256 oczek, bo tak nam wychodzi z próbki. Chcemy wyjść na 250 oczek, ale następnym warunkiem jest to, że teraz rysując sobie ten reglan, tutaj mamy podkrój pachy, no że ta linia reglanu tutaj, ona nie może być głębsza niż 20 cm, nie? 20 cm, bo jeżeli my ją zrobimy głębszą, to będziemy miały tam zbyt głęboko. Znaczy nie chcemy mieć pachy w okolicach łokcia, tylko chcemy mieć tam 4 cm pod pachą. I rozliczając i te 20 cm przeliczając wedle naszej próbki wychodzi, że to jest 60 rzędów. I teraz tak liczymy sobie. Jeżeli tu na początku mamy 32 oczka, a z przodu i z tyłu, znaczy obwód, na podkroje pach z każdej strony, czyli z przodu i z tyłu dodamy po tam, nie wiem, 8 oczek, 8 oczek i z tyłu znowu też 8 oczek i 8 oczek, czyli w sumie na podkroje pójdzie po 16 oczek, z czego z przodu będzie 8 i 8, czyli też 16. Jak sobie odejmiemy te wszystkie, bo dodając w klasycznym, tak, reglanie, co drugi rząd dodając oczka, to w tych 60 rzędach dodamy ich 60. I mamy tak, 32 oczka, to jest tutaj ten wyjściowa linia, liczba, plus 60 oczek to jest to, co dodamy na linię reglanu, plus 16 oczek, to jest na podkrój obu pach, tak, po pół i to nam wychodzi 108, tak, 108 oczek razy 2, bo takie części mamy dwie, czyli wychodzi nam 216, a potrzebujemy 256. No to wniosek z tego, że brakuje nam 40 oczek w obwodzie. 40 oczek w obwodzie, owo brakujące, dzielimy na 2, bo to jest naprzód i tył i wychodzi, że naprzód nam brakuje 20 oczek i na tył nam brakuje 20 oczek. Dzielimy to na dwie linie reglanu, czyli wychodzi po 10 oczek na każdą z linii reglanu przy tej długości, przy tym rytmie, znaczy na tej wysokości, czyli musimy się w tych 60 rzędach zmieścić 10 dodatkowymi oczkami. My nie chcemy tego poszerzyć przez dodanie tych brakujących oczek na podkrój, bo wtedy nam się poszerzy rękaw, a nam rękaw taki akurat pasuje, bo ile ten rękaw będzie miał, zaraz wam powiem, ile ten rękaw będzie miał. 16 oczek, to jest to wyjściowe, plus 60 oczek, plus 16 na podkrój, bo to też się łączy 16, no to będzie miał on 92 oczka i więcej my na rękaw nie chcemy, więc my tej linii tu z tej strony nie ruszamy, bo jeżeli ją przedłużymy, no to dodamy oczka do rękawa. Jeżeli dodamy tu te brakujące oczka z tułowia, to znowu je dodamy do rękawa. My tego nie chcemy. A chcemy robić w takim rytmie, bo nam to odpowiada, ale to oczywiście też jest ruchome, bo ja walczę i tu, i tu. Ja mam nietypowe linie reglanu, zarówno tu, jak i w rękawach, bo ja zawsze chcę mieć węższe rękawy przy szerszym ciele. To dlaczego my chcemy mieć takie szerokie
szeroki obwód, to są różne powody, bo my na przykład chcemy mieć tu oversize, tak? Z węższymi rączkami. Dobra, jak ja to robię teraz? Teraz się zajmę tym konkretnym przykładem, czyli w 60 rzędach muszę zmieścić dodatkowe 10 oczek, jak ja je rozdzielam. Więc ja zazwyczaj sobie wypisuję rzędy, w których dodaję oczka, bo potem je skreślam, jak robię na okrągło, nie? Żebym się nie pomyliło, nie mam żadnego licznika rzędu, więc zrobię rząd, wykreślam, dodałam oczka, w następnym nie dodaję. Wypisuję sobie tak. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i tak dalej, dalej, dalej. Mam do 60 rzędów dojść. To są te rzędy, tylko nieparzyste, w których oczka dodaję. I tutaj idąc dalej, wypisuję sobie tam 49, 51, 53, 55, 57, 59. W 60 rząd to jest rząd parzysty i w 61 dodaję te oczka na podkrój, czyli no dodaję te 16 oczek na podkrój, na zamknięcie tego w krąg. I owe 10 oczek, bo to jest linia jednego reglanu, znaczy każdego z czterech reglanów. Po stronie rękawa robię w tym rytmie, w ogóle mnie to nie interesuje, a po stronie ciała, czyli to przodu i tyłu, muszę dodać te na każdą z nich po 10 oczek, czyli w sumie 40. Ja sobie te 10 oczek dzielę na 2, czyli mi wychodzi 5 oczek. Ale to jest takie wyjście z głowy, bo to może być 8 oczek, to może być 12 oczek, które mi brakuje do szczęścia, nie? Dzielę sobie na 2 i tak, te pierwsze 5 oczek dodaję na początku linii reglanu, czyli wpisy tak robię, dodaję je w drugim rzędzie, czwartym rzędzie, szóstym, ósmym i dziesiątym. I w tych pierwszych 11 rzędach dodaję oczko co rząd. Tu jeszcze Wam to zobrazuję. Czyli to jest taka linia reglanu założona i podkrój założony, tak? To 8 oczek. I ja przez te pierwsze 5, pierwszych 11 rzędach z 60, czyli to jest 1 szósta tej długości, nie? Dodaję oczka w każdym rzędzie. Czyli linia się tak zmienia. Czyli to dodaje te dodatkowe 5 oczek. Później ta linia reglanu znowu idzie równolegle do tej i w ostatniej 1 szóstej dodaje brakujące te pozostałe 5 oczek. I tutaj je dodaję tak w 60, 60, znaczy w 58, 56, 54 i 52. Czyli od 51 do 60 dodaję w kolejnych 10 rzędach, bo tu będzie 10 rzędów, tutaj będzie 11 rzędów, a przez pozostałe tam 39 bodajże, ile dobrze, rzędów robię w tym rytmie co drugi rząd. Tu robię co rząd i tu robię co rząd, dodaję plus 5 oczek. I przez to te brakujące 10 oczek, tych 5 stąd i 5 stąd, poszerza mi dzianinę z jednej strony i to samo się robi z drugiej strony. Takie rozwiązanie jest też wtedy wygodne, bo my możemy regulować tutaj ilość tych oczek, czyli robić taką łamaną linię reglaną przy różnych typach sylwetek, bo na przykład chcemy, mamy obfity biust i nie chcemy, żeby nam ta linia przechodziła przez środek biustu, ta tradycyjna. Czyli my chcemy ją tu skierować, później ją puścić trochę, wiecie, zmienić rytm dodawania i żeby ta linia później nam zeszła za piersią, nam się podwinęła pod pachę. No ale to już na inny filmik. I jeszcze gdyby się okazało, że tu nam wychodzi za dużo oczek, tak? Te 216 oczek to jest za dużo na nasz obwód, że my tyle nie potrzebujemy w obwodzie ciała, potrzebujemy odjąć jakąś liczbę oczek. Powiedzmy, że z przodu potrzebujemy odjąć 10 i z tyłu 10, bo 20 mamy za dużo w obwodzie, tak? Czyli na każdą linię reglanu tego, który mamy tu w tej pierwszej kolumnie, mamy
odjąć na przodzie 5 oczek w sumie i na tyle 5 oczek. I my wtedy nie odejmujemy ich u góry ani na dole, tylko odejmujemy w środku. Czyli z owych 60 rzędów, no to powiedzmy, że 29 i 30 to są środkowe, przy czym 30 jest parzysty. I mamy tak, w 29 nie dodajemy tego oczka, pomijamy. W 27 dodajemy, tak? W 25 go nie dodajemy i w 23 dodajemy. Odjęłyśmy dwa oczka i teraz w dół. W 31, ponieważ w 29 nie dodawałyśmy, no to w 31 dodajemy, a w 33 go nie dodajemy. W 35 dodajemy, w 37 go nie dodajemy. Rozumiecie, o co chodzi? Wypłaszczamy, czy pionujemy te linie właśnie w środkowej części. Zmieniamy rytm. Tu dodajemy co drugi rząd, później przez jakiś kawałek nie dodajemy co czwarty rząd i tu znowu co drugi rząd. Tak, ja w taki sposób dodaję brakujące oczka albo odejmuję nadmiar oczek, bo na przykład a ten nadmiar oczek właśnie może mi wystąpić stąd, że ja sobie zawinszuję długą linię reglanu prawie do rękawa i się okaże, że dzianina będzie za szeroka i ja muszę odjąć. No wtedy nie odejmuję 5 oczek, tylko 30, nie? No ale to na tej właśnie zasadzie, co tu Wam powiedziałam. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam to dosyć jasno, dosyć czytelnie. I na tym kończę ten filmik. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję za lajki, dyslajki i będę ogromnie wdzięczna za każdy komentarz. Do następnego filmu. Buziaczki Wam. Pa, pa.